Dzień dobry. Chciałem Państwa przywitać na uroczystości, jak co roku, od 25 lat się tutaj spotykamy. Adaś, możesz w tym miejscu. Chcę powiedzieć tak, że no, znów przykro jest, że nie zjechał nikt ze strony amerykańskiej, ale widocznie oni mają jakieś... A, jest tam jeden Amerykanin. Dwóch, ale to są przyjaciele. Jeden pod drzewem siedzi, drugi tu. Ja chcę powiedzieć, że w tym roku oprócz tego, że chcemy oddać hołd tym lotnikom amerykańskim, którzy tu ginęli na tej naszej ziemi, wadowickiej ziemi, to chcę powiedzieć, że dlatego to oddajemy ten hołd, bo ci ludzie ginęli nie znając tutaj Polski. I przez to od 91 roku oddajemy ten hołd, ale dziś chciałem pokazać wadowiczanina, który nie miał nic wspólnego z lotnictwem. Wincenty Bauls, artysta, malarz, w 1939 roku nie uciekł za granicę, został tutaj, organizował spotkania. No, jego narzędziem walki to było pióro i pędzel. Malował, rysował plakaty, przygotowywał uroczystość na 11 listopada. Właśnie ja też przygotowałem jemu wystawę na 11 listopada. Wincenty Bauls zatrzymany przed 11 listopada, zawieziony do Krakowa. Po drodze próbował uciekać, wyskoczył z samochodu od piątka i tanki. W Izdebniku ludzie pod lasem go dopadli, przekazali gestapo. Gestapo go stukło do nieprzytomności i zawiozło na Montelupi, stracony pod kopcem Kościuszki, co on tak właśnie często malował, ten kościół, ten kopiec Kościuszki, rozstrzelany 22 grudnia 1939 roku. I chodzi o to, że właśnie to są te sprawy, o której nigdy świat nam nie zapłacił za te rzeczy, bo jedna Polska nie dostała reparacji wojennych, wszystkie państwa tam coś z tego, a to ginęli ludzie, którzy nie mieli ginąć, tylko mieli malować obrazy. I właśnie chwała tym ludziom, że trzeba ich pokazywać, mówić o nich, a nie zapominać, tym bardziej, że ten malarz był przyjacielem Karola Wojtyły. Karol Wojtyła chodził do niego tam do pracowni, uczył się rysować i tak dalej. No i oczywiście tam o polityce mówili, jako artyści. Ja chciałem w tym roku podziękować lotnikom, bo oni właśnie już miałem nie robić tego spotkania, ale lotnicy i tak samo harcerze ze Skawiny, woźniczkowie, jeden Adam i Andrzej, a oni wpłynęli na to, żeby jednak dalej tą tradycję podtrzymywać. I chciałbym tu poprosić prezesa lotników, który w moim imieniu powita wszystkich, bo ja aktorem nie jestem, bo widzę, że do polityki się wciskają aktorzy, bo pięknie umiem mówić i kręcić, ja nie umiem. Ja jestem z zawodu mechanik samochodowy i zapraszam prezesa, mojego przyjaciela, który to poprowadzi. No, dziękuję bardzo. Do widzenia.
Ja wiem, że nie ma lepszego prowadzącego taką uroczystość jak ty, Zygmunt, ale serdecznie ci dziękujemy, żeś nas zaprosił tutaj i serdecznie również dziękujemy, że coraz więcej z nami jest pań naszego środowiska, niektóre to jeszcze z pułku poznaję, i również młodzież. Młodzież szczególnie dlatego, że to, co ty podkreślasz o historii, żeby to przekazywać dalej. Żeby sprawnie nam dzisiaj poszło, bez jakiegoś większego gadulstwa, to ja bym poprosił w ten sposób, że poprosiłbym pana doktora Krzysztofa Wiergusa, żeby coś powiedział na temat tego muzeum i lotniczych szlaków karpackich i również o... Koniecznie chciałbym prosić jeszcze doktora Wiergusa, żeby coś powiedział na temat bulwarów lotników alianckich, które są Radą Miasta Krakowa uchwalone, gdzie będziemy, w planie mamy budowę pomnika dla aliantów. Następnie bym prosił Olka Bucwę, który by wielkiego działacza tu na terenie Małopolski, który upamiętnia te wszystkie miejsca tych wielkich katastrof, których tu było niemalże 100, ale nie będę się wypowiadał, bo doktor Wiergus jest potem specjalistą na ten temat. Następnie byśmy oficjalną część zakończyli w ten sposób, że chcemy tutaj wyróżnić niektórych naszych działaczy, kolegów, więc ponieważ jest z nami dzisiaj również pan pułkownik Czesław Kurczyna, prezes Stowarzyszenia Służb Mundurowych, i chcemy razem uhonorować ludzi, którzy naprawdę zasługują, bo wkładają dużo pracy. I następnie po tym wszystkim zrobimy sobie część już taką rekreacyjną, gdzie sobie porozmawiamy między sobą, bo najwartościowsze są te rozmowy w kuluarach, między sobą. Możemy się bardziej, lepiej poznać, a ja uważam, Zygmunt, że te spotkania nie można tak zrobić, że po prostu, a już nie chciałem robić. To będzie robione i to będzie coraz większe. My cię za to podziwiamy, że nie masz czym, nie masz z kim, a ty to robisz. W jaki sposób to ciągniesz, my nie wiemy, ale się przyglądniemy i będziemy razem wspólnie celebrować każdy 13 września. Dziękuję bardzo. Panie Krzysiu, można? Szanowni Państwo, dzisiaj jest 13 września. Dzisiaj jest akurat wtorek, ale w 1944 to była środa. To była tak zwana czarna środa. Jeden z najczarniejszych dni dla białych gwiazd, dla tych załóg, których portret tutaj widzimy. Proszę Państwa, przypomnę, celem było śląskie paliwo. Była produkcja, o której alianci nie mieli za bardzo pojęcia, tak długo, dopóki wywiad Armii Krajowej, tak jak w przypadku rakiety V2, dostarczył aliantom niemal na talerzu informacje o produkcji benzyny ze śląskiego węgla. Sprawa paliwa była priorytetową dla skrócenia wojny. No po prostu chodziło o to, żeby niemieccy czołgiści nie mieli czego lać do zbiorników czołgów, żeby nie miały na czym pływać uboty. Chodziło o skrócenie wojny. Niemcy już wtedy przegrywali, ale chodziło też o wielką politykę. Kto pierwszy tą bestię faszystowską wykończy? Tak się składa, że te zakłady chemiczne były na skraju zasięgu amerykańskich bombowców strategicznych, które bazowały na terenie Włoch, w rejonie, znaczy w Apulii, w rejonie Foggi. Z Anglii było jeszcze dalej. W związku z tym wyprawy bombowe były skrajnie niebezpieczne, były dalekie. Działalność Luftwaffe była dość intensywna, ale trzeba powiedzieć, że Niemców wspierali również sojusznicy, tacy jak Węgrzy. My się dzisiaj bardzo z Węgrami kochamy, ale pamiętajmy, że Repülőszer Zat Puma, czyli oddział lotnictwa myśliwskiego węgierskiego Puma, był jedną z najbardziej zabójczych broni, która atakowała wyprawy amerykańskie. Również i Słowacy się do tego dokładali, Kroaci, no i oczywiście Luftwaffe. Proszę Państwa, trzeba dodać, że ta nieznana wojna, ciągle nieznana wojna, wychodzi z cienia dzięki takim ludziom jak Zygmunt i dzięki takim ludziom jak niestety zmarły 3 tygodnie temu Spencer Feld, jeden z członków załogi takiego liberatora, który po wojnie, ocalony przez Polaków, po wojnie
był naszym wielkim ambasadorem i który mówił o tym wszystkim. Zygmunt dokonał gigantycznej roboty jako pierwszy w Polsce, starając się zebrać najpierw szczątki liberatora Hells Angel, a potem szczątki pamięci o tym wydarzeniu, zbudować z tego nie tylko muzeum w postaci tego, co mamy tutaj za naszymi plecami w tej chwili, czy za moimi plecami, tylko w postaci pamięci, która jest najsilniejsza, najtrwalsza wśród mieszkańców ziemi wadowiskiej, mieszkańców Krakowa, poprzez niestrudzoną pracę popularyzatorską, którą często robił wbrew zdrowemu rozsądkowi. Dlatego, ponieważ to nie było bezpieczne. Amerykanie nie byli naszym sojusznikiem przez wiele lat, a po 89 też było to traktowane z ogromną rezerwą przez władzę. Nie było to dobrze widziane. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, jakby tak podsumować, ile tych wypraw amerykańskich było? Było ich 19. W każdej z nich brało udział około 1000 samolotów. I 13 września Amerykanie, mówiąc kolokwialnie, nadziali się po kilku, można powiedzieć, dość ulgowych lotach na bardzo twardą obronę niemiecką. W związku z tym ponad 30 maszyn oberwało. Razy 10, 10-osobowe załogi. Widzimy skalę strat. Żeby tak najkrócej przypomnieć, tego 13 września rozbija się Hells Angel koło w miejscowości Zgodowice. Kilkadziesiąt minut później ląduje przymusowo, również ze stratami załogi, samolot o imieniu Dynamite, też Liberator, Wieleśni. Załoga opuszcza postrzeloną latającą fortecę o imieniu Flag Happy Baby, która rozbija się koło Gdowa. Rozbija się samolot koło Puchowa. To są takie, można powiedzieć, rozbija się maszyna w Koniówce, latająca forteca, z której 10 członków załogi skacze, 5 dostaje się do niewoli, 5 do oddziału Armii Krajowej. W rejonie celów poginęło również wiele maszyn, ale proszę Państwa, te poranione maszyny leciały później nad Słowacją, nad Węgrami, nad Jugosławią, nad Adriatykiem, znacząc tą krzyżową drogę odwrotu płonącymi szczątkami maszyn, które spadały, które były dobijane przez artylerię, przez myśliwce. Straty tego jednego dnia to jest kilkaset osób. To była naprawdę czarna środa. Proszę Państwa, wydarzenie z Zygodowic w wielko tragiczny sposób łączące dzieje Polaków i Amerykanów. Tam zginęła młoda dziewczyna, Polka, oblana paliwem z eksplodującej maszyny. To są rzeczy tragiczne, ale pokazują bardzo bliskie i takie niecodzienne związki Polaków i Amerykanów. Pamiętajmy, ci młodzi 19-20-letni chłopcy, lecąc nad cel, nie wiedzieli, że inni 19-20-letni chłopcy stąd z narażeniem życia zbierali informacje, które potem trafiły do Biura Studiów Przemysłowych Komendy Głównej Armii Krajowej, a potem trafiły na zachód. Proszę Państwa, o szlaku karpackim może uda powiedzieć się przy slajdach. Jeżeli, teraz tylko króciuteńko, dzięki wspólnemu działaniu w Towarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Politechniki Krakowskiej, Ośrodka Turystyki Górskiej, PTTK, Muzeum Lotnictwa Polskiego i wielu jeszcze innych organizacji, w polskich górach stoi kilkadziesiąt tablic mówiących o tych wydarzeniach. O wydarzeniach z obydwu wojen światowych, o lotniskach szybowcowych, o zlotach balonów. Mamy tą przyjemność, że w centrum Wadowic stoi tablica zatytułowana Lotnicze ślady na ziemi wadowickiej. Jeszcze jedna taka tablica stoi pod dawnymi austriackimi koszarami w Wadowicach. Wszystkie one kierują tutaj, do tego muzeum, które staje się nagle nie jakąś izolowaną częścią, tylko staje się elementem takiego wielkiego różańca, miejsc pamięci lotniczej, na które nanizane są różne miejsca, różne wydarzenia, ale turyści, miłośnicy, oni już o tym wiedzą. To zostało opublikowane w Gazecie Górskiej, będzie opublikowane w Skrzydlatej Polsce, to już funkcjonuje. Z mojej strony ogromne podziękowanie dla Zygmunta, który nas wszystkich tego nauczył. My idąc jego śladem potem upamiętniliśmy miejsce w Ochotnicy. Teraz wiele takich miejsc
jest już oznaczony, Bieleśnik w Koniówce. Gdyby nie jego robota, tego by po prostu nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, że się tak wtrącam troszeczkę. Jesteśmy ze Skawiny. Tutaj jest grupa pań, która chce uświetnić piosenkami patriotycznymi. Myślę, że po takim pięknym, historycznym przemówieniu należą się Państwu troszeczkę takie, no taki przerywnik muzyczny w wykonaniu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Można się bawić. Zygmunt, serce się raduje. Dzięki jeszcze niemu, takich, dzięki jeszcze Zygmuntowi. Jeszcze takiej uroczystości tu nie miałeś. A teraz poprosiłbym pana mówcę. Aleksandra. Gdzie on jest? Olek, proszę. Pamiętaj tylko, że mowa jest tylko srebrem. Wiem, że organizator mi dał 5 minut. Czas nieograniczony. Proszę państwa, moje nazwisko Gucwa Aleksander. Ja przyjechałem z powiatu gorlickiego, konkretnie z miejscowości Sękowa, to jest 5 km od Gorlic w kierunku granicy słowackiej. Tworzymy tam jak gdyby delegaturę Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego. Jest już nas trzech. Czwarty przyjechał również z nami dzisiaj, który będzie podpisał deklarację i pomału to koło tam się też tworzy. Ja przez 35 lat zajmowałem się zestrzeleniem dwóch samolotów w powiecie gorlickim, mianowicie Halifaxa w sierpniu z 27 na 28 sierpnia 1944 roku, który leciał właśnie z pomocą materiałów dla Powstania Warszawskiego w drodze powrotnej do bazy Campo Casale w Brindisi we Włoszech został zestrzelony. Drugi to był Liberator, również z polską załogą siedmioosobową, który został zestrzelony z 16 na 17 sierpnia 1944 roku. I teraz mi doszedł trzeci samolot, to był Halifax, z 4 na 5 sierpnia 1944 roku, który został zestrzelony koło miejscowości Wojnarowa Niecew. Ja wybudowałem, proszę państwa, w 2009 roku pomnik polskiej załodze Halifax, który, tak jak powiedziałem, rozbił się w miejscowości Banica Trzywa z 27 na 28 sierpnia. Co roku tam są uroczystości, rocznica poświęcona właśnie pamięci tej polskiej załogi. Skusiło mnie, żeby napisać książkę. Napisałem książkę w 2011 roku, było pierwsze wydanie. Książka pod tytułem Odwaga i nadzieja. Na pewno tu niektórzy z państwa tą książkę posiadają. Ja poproszę teraz kolegę Kazimierza, żeby mi pewną rzecz podał, bo tu pewnym osobom
obiecałem części z tego samolotu, który się odbił, rozbił się w Banicy. Ja poproszę teraz... Proszę, co prezesa Stanisława Wojdyłę, który mu przekazuje części, proszę Państwa, części samolotu z Banicy, jak również, nie będę otwierał, jak również są tu nieduże części samolotu Wellingtona, bo ten pan, który zaprzyjaźniłem się z nim, Holender, też był pasjonatą i wykopał wiele części z tego samolotu, tego Izydora Konderaka, który się rozbił na terenie Holandii, prawda? I tu w tym pudełeczku są części z Banicy, z Halifaxa i z Wellingtona, z Holandii. Do mojego kącika. Do kącika prezesa. Dziękuję. Również poproszę pana Edwarda Wyrobę, jest już przy mnie, kiedy organizowałem rocznicę zeszczelenia 72, a było to niedawno, kolega był u mnie, filmował, robił zdjęcia wraz z małżonką i też mnie poprosił i też mu obiecałem, że dzisiaj dostarczę mu, są tu właśnie te części i obiecałem również za to wszystko, że przyjechał do mnie, ofiarować i przekazać mu z dedykacją właśnie tą moją książkę. Książka tak wygląda z daleka, pod tytułem Odwaga i Nadzieja. Panie kolego, serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Tak. I chciałem poprosić na koniec pana Zygmunta. Panie Zygmuncie, nasze pasje są podobne, z tym, że pan pasjonował się, można powiedzieć, od dziecka. Ja od 35 lat. Pasjonujemy się, musimy dbać o historię polskich lotników. Panie Zygmuncie, chciałem panu podarować do pańskiego kącika taką część jedną, to jest właśnie z Wellingtona, która została znaleziona na polach Holandii, bo tam został ten Wellington zestrzelony. Panie Zygmuncie, to są części z Halifaxa. Takie po prostu wykopane, niezakonserwowane, ale bardzo ciekawe rzeczy to są. To później panowie sobie pooglądają. Ja panu również przekazuję moją książkę i tu przekazuję panu tą moją książkę dla pana Zygmunta. Ja odczytam sobie, proszę państwa, jeszcze dedykację dla pana Zygmunta Krausa, właściciela prywatnego Muzeum Polsko-Amerykańskiego Hells Angel, z wyrazami najwyższego szacunku i uznania, autor Aleksander Kucwa, Wadowice, 13 września 16 roku. Panie Zygmuncie, serdecznie dziękuję i dalszy pozdrawiam z tej pasji. Dziękuję państwu. Tak słuchałem tu pana Gucwy, bo tak, ani nie jest pilotem, ani nie jest lotnikiem, ani jakimś historykiem, no zwykły belfer tam ze szkoły tam. A taka potężna wiedza i tak potrafi połknąć bakcyla lotniczego historii. Ktoś patrzył na te kawałeczki żelastwa, dla kogoś to jest po prostu no, kawałeczek żelaza, nawet jakby to leżało gdzieś na drogę, to by się nie schylił po to. A to są bezcenne relikwie. Jakbyście zobaczyli państwo po tych muzeach, które są w izbach pamięci, może muzea za dużo, muzeum to tutaj jest, izbach pamięci, gdzie nastąpiło zestrzelenie jakiegoś tam samolotu, Halifaxa, Liberatora, to wszędzie pozbierane są te kawałeczki na pięknych marmurowych płytach, czy tam na jakieś pięknych drzewie, opisane z czego, historia, co to za samolot. Żeby naszej uroczystości nadać tempa, ja bym poprosił teraz pana pułkownika Kurczynę, który jak wcześniej mówiłem, w ramach kooperacji naszych stowarzyszeń nawzajem się doceniamy, czy doceniamy naszą działalność. Proszę państwa, w podziękowaniu za dobrą pracę, dobrą kooperację, za kontynuowanie tych tradycji nie tylko lotniczych, ale również i wojskowych, chciałem prosić
wiceprezesa pułkownika Stefana Glondysa o przyjęcie medalu pamiątkowego. Gdzieś zginął? Proszę zobaczyć, bardzo pięknie. Bardzo duże zasługi, szczególnie w udokumentowaniu, zapisywaniu naszej działalności posiada pan pułkownik doktor habilitowany Jerzy Kuk. Prosimy bardzo. Na zaś. Gratuluję pana i życzymy dalszych owoców sukcesów. Wielkim działaczem, szczególnie w utrzymywaniu kontaktów ze szkołami, z młodzieżą, posiada pan pułkownik Kurpis Szczepan, którego również prosimy o przyjęcie medalu od pana pułkownika Kurczyny. Wszystko, co państwo oglądacie na naszej stronie internetowej, jest zasługą naszego sekretarza, pana pułkownika Janusza Oroczewskiego. Janusz, załapałeś się również na bardzo ładny medal. Brawo. No niestety nie ma Sobieraja Adama, który nas wszystkich zawsze powiadamia, nie ma Przybysza Mariana, nie ma Pawlaka Eugeniusza Kozłowskiego, ale jeszcze jest jeden. Pan Wyroba Edward. Załapałeś się. Nasz jeden z najmłodszych członków naszego stowarzyszenia, pan Aleksander Gucwa. Medal 20-lecia naszego stowarzyszenia, które jak wiesz było 2 lata temu. Bardzo piękny, z ładną lotniczą gafą. Gratuluję. Bardzo ładne zdjęcia robi nam zawsze pani Halinka Wyroba. Bardzo prosimy. Ale już medalik 15-lecia, na 20-lecia jeszcze trzeba poczekać. Gratuluję wszystkiego najlepszego. Jak się nie spodziewa, na sam koniec zostawiliśmy sobie rarytas, który pan pułkownik Kurczyna pozwoli wręczyć. To jest rarytas dla, wiadomo, pana, a gdzie już uciekł? Zygmunta. Zygmunt, twój dzień dzisiaj. Pan Zygmunt Kraus oznaczony został medalem okolicznościowym Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Legitymacja numer 203. Jeszcze raz medal. Ale nie ostatni. Ale nie ostatni. Ale nie ostatni. Tak. Owocny dzień dzisiaj masz, nie? Proszę bardzo, legitymację. To jest dokładnie mundur generała Sosabowskiego, który walczył pod Archem w Holandii.
Arnhem, Drill, Osterbeck. Tu jest 70. rocznica, na której byłem. Tu jest... Ja jestem związany konkretnie od 68. roku. Z generałem Sosabowskim. I czczę jego tradycje, i czczę jego mundur, jego wartości, które są powiązane z generałem Józefem Hallerem, który też tutaj ma swój taki wątek historyczny. A dlaczego z generałem Hallerem? Proszę Państwa, jestem z miejscowości, gdzie generał Haller Józef urodził się. Jurczyce. Tam mamy Izbę Pamięci, tam zbieramy różne pamiątki, tam dzięki Zygmuntowi też przekazuje, też po prostu kupujemy czasem, ale większość on przekazuje. Ale nie w tym rzecz. W tym rzecz, żebyśmy się wszyscy dobrze rozumieli. Na pół minuty prosimy pana Edwarda Wyrobę. Moi Państwo, przede wszystkim chcę wam wszystkim podziękować za przybycie. Kiedy Zygmunt organizował tą imprezę, nie było tyle ludzi, kiedy w zasadzie ją nie organizuje. No, bardzo wam dziękuję. Dziękuję tym z Wadowic, dziękuję tym ze Skawiny, tym z Krakowa, dziękuję tym z Sękowej. Jesteście z Zygmuntem i jesteście z nami. Nie ma tu tylko władz gminy Wadowice, które powinny stać tutaj razem z częścią budżetu na kulturę, i nie ma konsulatu amerykańskiego, który powinien robić to wszystko, co robi Zygmunt 25 lat, czyli dbać o pamięć swoich poległych lotników. Zygmuncie, chciałem ci podziękować za to, co robisz, i tak jak powiedział prezes, nie zostaniesz sam, a z nimi pali pies. Po prostu. Nie ma ich, nie będzie, my będziemy. Dziękuję. Ja chciałem jeszcze dwa zdania powiedzieć, bo chyba nie będę mówił. Chciałem Andrzejowi Woźniczce właśnie podziękować, bo tak, ja dostałem, jak dostałem medale, ale właśnie chciałem Adamowi Woźniczce do jego pamięci tam odnośnie Hallera. Haller jest w jakiś sposób wykreślany z polskiej historii. Zasługi się pokazuje Piłsudskiego. A trzeba powiedzieć o tej Armii Błękitnej Hallera. 100 tysięcy ludzi z Polonii płynęło z całego świata. Łapali tych właśnie ludzi, zamykali w Londynie, pod Londynem obóz był, gdzie trzymali 10 tysięcy Polaków w obozie. To był taki obóz, niby się mówiło, że byli internowani, ale gorzej byli traktowani ci Polacy w 18 roku, właśnie co byli złapani, niż Niemcy, których tam, bo Niemiec to był Niemcem, a Polak nie był, był nikim, bo nie było Polski, a płynęli z Argentyny, z Kanady i naprawdę, tu byli profesorowie, ja mi dokumenty pokazałem, 10 tysięcy trzymali Polaków, jeszcze do 20 roku, pod Londynem. Ale historycy nic nie wiedzą i oni, mi mechanikowi się mówią tak, dlaczego nas tego w szkołach nie uczyli? To ja nie wiem. Ale tak było, taka jest historia. I ten Haller, tak samo, ja dlatego Hallera zbierałem, pokazywałem, bo jest tu właśnie 20 kilometrów od Wadowic się urodził. I chciałem przekazać tutaj takie różne dokumenty związane z armią Hallera i z jego żołnierzami. Zygmunt, drugi razem już coś dostanie, bo Zygmunt, dziękuję ci serdecznie. Tych rzeczy i... Państwo opowiadają o mundurze. Chcę powiedzieć jeszcze, że bardzo pięknie mi się podobały te piosenki patriotyczne, a szkoda, że młodzi nie podtrzymują tej tradycji, bo to już... Ty jesteś sobie młodzi.
Zapewniam, że to są osoby młode. No ale, przepraszam ale, bardzo. Zygmunt. No, wnuki, no. A Zygmunt, wnuki też są. No, także ja dziękuję za dzisiejszą uroczystość. No, ona naprawdę nie spodziewałem się, tak będzie. Tak będzie spokojnie i nie będzie jakiś taki. Ale to nie ośle. Proszę Państwa, ustup czantor i przepraszam jeszcze tutaj Pan. Proszę bardzo. To zanim Panie zakończą śpiewem tą uroczystość, ja przypomnę główną ideę dzisiejszego spotkania, czyli Wicentego Bałysa. Młodego, zdolnego artystę, który nie kończąc studiów jednak studiował rzeźbę i debiutował w 25-lecie pracy twórczej Emila Zegadłowicza i oddał życie za wolność naszą, mając 33 lata. Może nie wiem czemu, losowi jakiemuś należy podziękować, że Niemcy wtedy zabrali tylko 6 członków tej grupy, ponieważ 10, kiedy przygotowywali się do dużej akcji na Święto Niepodległości, w mieszkaniu, w pracowni Bałysa było ponad 30 osób. Wiem to po prostu z opowiadań mojego taty i mojego stryja, którzy mieszkali w parku naprzeciwko pracowni Bałysa. Stryj opuścił kilkanaście minut przed nalotem Niemców tą pracownię. Dlatego na koniec po prostu chciałem, abyśmy oddali cześć Wincentemu Bałysowi i może właśnie tym śpiewem, bo na pewno kochał polską muzykę. Dziękuję. Proszę Państwa, ojczyzna u stóp Czantori. Bardzo proszę. Dom, dole srebrzy się Wisła, wśród